Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej to najmłodszy zakład aktywności zawodowej na Podkarpaciu. Zatrudniamy 36 osób z niepełnosprawnością, głównie w stopniu znacznym, oraz mamy 10 osób obsługi. Nasz zakład ukierunkowany jest na działalność hotelarską oraz gastronomiczną. Mamy 22 pokoje hotelowe, wyposażone w pełny węzeł sanitarny, wyposażone w telewizory oraz pełne zaplecze gastronomiczne, kuchnie, jadalnie, w której nasi niepełnosprawni realizują swoją codzienną pracę. Mamy również dział zieleni, 4,5 hektara terenu, na których mamy nasadzenia, mamy szklarnie, mamy boisko do piłki nożnej, mamy boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, teren jest ogrodzony, w związku z czym też przyjeżdżają do nas grupy na obozy szkoleniowe, na obozy sportowe. Gościmy przez cały rok również grupy kolonijne, półkolonie, a także grupy rekolekcyjne, które nocują u nas albo też są na pobyty jednodniowe. Nasz obiekt jest wyposażony w dużą salę szkoleniową, aulę multimedialną. Mamy również siłownię, a także salę rekreacji i zabaw dla dzieci. Zakład Aktywności Zawodowej jest przedsiębiorstwem społecznym. Prowadzimy działalność odpłatną pożytku publicznego, a zyski przeznaczamy na rozwój naszych niepełnosprawnych pracowników. Jest to dla nich chronione miejsce pracy, pracują pod okiem instruktora nauki zawodu, dzięki czemu rozwijają sobie umiejętności. Bardzo często dla większości z naszych 36 pracowników jest to pierwsze miejsce pracy, są to osoby dorosłe. Natomiast pracują pod wykwalifikowanymi instruktorami, ucząc się nowych czynności, ucząc się dyscypliny pracy, stabilności. I chociaż jesteśmy najmłodszym zakładem aktywności zawodowej na Podkarpaciu, a pracujemy niespełna półtorej roku, to już widać ogromny postęp wśród tych osób. Jako podmiot ekonomii społecznej, jako przedsiębiorstwo społeczne realizujemy cele rehabilitacji zawodowej oraz społecznej dla naszych niepełnosprawnych pracowników, co pokazuje, że podnieśli swój poziom samodzielności, co miesiąc otrzymują wynagrodzenie, mają urlopy, uczą się coraz nowych czynności zawodowych, utrzymują w pokojach czystość, pomagają w gotowaniu, przygotowują już samodzielnie niektóre posiłki. Więc tutaj dbają o tereny nasze zielone, koszą trawę, sadzą rośliny, pielęgnują je, więc tutaj tej pracy dla nich jest bardzo dużo i oni odżyli z placówek terapeutycznych, stali się pełnoprawnymi pracownikami, rozwijając swoje możliwości i coraz czyniąc większe postępy w codziennym życiu. No i też należy podkreślić, że przez to, że stali się bardziej samodzielni, odeszli z systemu pomocy społecznej, radzą sobie, mają możliwość korzystania u nas z rehabilitacji, dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, więc też podniosła się ich możliwość kondycyjna, wydolnościowa, na pewno poprawili dzięki tej pracy też swój po prostu stan zdrowia. Centrum Natura zamiatam, odkurzam, myję podłogi, zmieram pościele. I ogólnie mi się tu podoba, jest fajnie. Pracuję tu od 3 lat. I sprzątam na hotelu, i odkurzam, zamiatam, kurze ścieram. Ja bardzo dobrze się czuję tutaj, jak pracuję. Nawiązałem różne przyjaźnie i mam oprócz tego dziewczynę. Wcześniej chodziłem na warsztaty terapii zajęciowej w Kolbuszowej, po czym zostałem przyjęty na tą placówkę, żeby pracować i zarabiam pieniądze i dobrze się z tym czuję. Wykonuję pracę konwekcyjne, wykonującą składanie różnych rodzajów rękawic. Pracuję w Caritasie już 1,5 roku. Centrum Natura Caritas jest ośrodkiem wypoczynkowym bardzo wszechstronnym. A przede wszystkim mamy możliwość zapewnienia transportu z lotniska, do którego mamy niedaleko, bo jesteśmy położeni w okolicach Jasionki, w gminie Głogów Małopolski, w Budach Głogowskich. Mamy bardzo blisko do autostrady. Przywoziliśmy również osoby z dworca rzeszowskiego, z Kolbuszowskiego, z Głogowskiego. Dysponujemy 9-osobowym samochodem, ale też mamy możliwość skorzystania z innych samochodów Caritas. Mamy tutaj obsługę w językach angielskim, francuskim czy w niemieckim.
Europejskim, w związku z czym też możemy i gościliśmy już chociażby w ramach projektu Erasmus+, grupy międzynarodowe z krajów bałkańskich, z południa Europy, mieliśmy też osoby z Niemiec, więc tu na pewno jesteśmy bardzo konkurencyjni. Należy też pamiętać, że jako jednak podmiot ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo społeczne, mamy też dofinansowanie, które pozwala nam na dużą konkurencyjność cenową. Mamy to, muszę to powiedzieć i podkreślić, świetną kuchnię, ponieważ tutaj nasza szefowa kuchni bardzo dobrze przygotowuje i dietetyczne posiłki, odpowiadamy na wszystkie możliwe diety. Ja nawet nie jestem w stanie wszystkich ich wymienić, które już realizowaliśmy w naszym obiekcie, więc każdy znajdzie tutaj możliwość pobytu dla siebie, mimo że jest to na przykład osoba wymagająca specyficznego posiłku. Ważne jest to, że mamy też ten sprzęt w auli multimedialnej profesjonalny, czy rzutniki, czy ekrany. Obiekt w większości pomieszczeń jest klimatyzowany, co przy obecnych gorących latach też bardzo dużo pomaga, chociażby do prowadzenia zajęć, gdzie jest jednak możliwość bardzo dużego obniżenia tej temperatury. To, co ważne, z naszego obiektu bezpośrednio wychodzą ścieżki na Nordic Walking, ścieżki leśne, ścieżki edukacji przyrodniczej. Znajdujemy się w lasach państwowych, w związku z czym graniczymy już z terenami leśnymi oraz jesteśmy położeni dosłownie kilkaset metrów od rezerwatu Zabłocie, w którym jest przepiękne ptactwo do obserwowania. Więc tutaj to miejsce i położenie, które mamy, i te 4,5 hektara terenu, no, czynią nas na pewno dosyć mocno konkurencyjnymi. Położenie w przyrodzie, świeżym powietrzu też jest budujące. A poza tym jest ten spokój. Nie jesteśmy w mieście. Z jednej strony, no tutaj nie musimy chodzić gdzieś na dyskoteki, bo mamy swoją salę, w której te dyskoteki mogą być realizowane. Mamy kaplicę, zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną, w związku z czym grupy mogą skorzystać tutaj z naszej pomocy i zapewniamy księdza do nabożeństwa. Więc ta nasza wszechstronność, myślę, że tutaj jest konkurencyjna. A dodatkowo chociażby czas wolny po południu, gdzie mamy piłkarzyki, stoły ping-pongowe, gdzie mamy siłownię, atlas, bieżnię profesjonalną, więc też na pewno ten czas wolny może być tutaj bardzo ciekawie spędzony. Osoby z niepełnosprawnością to bardzo specyficzna grupa. Mamy 36 pracowników, którzy cierpią na różne schorzenia. Po pierwsze, są to osoby z obniżoną sprawnością intelektualną, są to osoby niestety borykające się z trudnościami natury psychicznej, mamy osoby na wózkach inwalidzkich, mamy osoby niedowidzące, w związku z czym tych schorzeń mamy tutaj bardzo dużo i nie jesteśmy ukierunkowani w żaden sposób na jakąś jedną typową grupę osób z danym schorzeniem, tylko jest to bardzo rozszerzone. Dla takiej osoby, która do tej pory nie pracowała, wyjście z placówki terapeutycznej, stanie się pracownikiem, pełnoprawnym pracownikiem, jest niesamowicie ważne. Te osoby przez te kilkanaście miesięcy pracy, czy kilka miesięcy, bo rozszerzaliśmy swoją działalność od miesiąca lipca i zwiększyliśmy zatrudnienie o 5 osób, dla tych osób to jest niesamowita przepaść na korzyść w życiu, dlatego że uczą się dyscypliny codzienności, tego, że muszą przyjść do tej pracy, a jeżeli nie przychodzą, no to muszą wypisać urlop. W związku z czym jest to dla nich ogromna zmiana. Bardzo ważną jest też sprawą to, że otrzymując wynagrodzenie comiesięczne, te osoby czują się też bardziej potrzebne, bo widzą, że zarabiają pieniążki, że mogą pomóc swoim rodzinie, że odciążają te rodziny i nie muszą już chodzić do systemu pomocy społecznej. Wykonując codzienne czynności zawodowe, sprzątając pokoje, myjąc łazienki, pomagając w gotowaniu, kosząc trawę, wykonując prace konfekcyjne, te osoby czują się bardzo potrzebne, widzą, jak ważna jest ich praca, kiedy tak jak dzisiaj prasowali obrusy przed tym spotkaniem naszym. Więc dla nich jest to skok do przodu, ogromny skok i no, wszyscy doskonale wiemy, że człowiek bez pracy, a człowiek pracujący, to jest bardzo duża przepaść. Co ważne, mamy osoby, które wcześniej pracowały na otwartym rynku pracy, ale ze względu na różne schorzenia, utratę wzroku, cukrzycę, te osoby nie mogły już pracować na otwartym rynku pracy. Przychodząc tutaj, dalej mogą być aktywne zawodowo,
mimo iż na otwartym rynku pracy byłoby im trudno, nie spełnialiby wszystkich tych możliwości zawodowych, swoich zadań, a tutaj mogą pracować i są zadowoleni, spędzają czas z innymi, oni wspierają się wszyscy nawzajem. Osoba na wózku może liczyć na pomoc osoby z niepełnosprawnością intelektualną i odwrotnie, kiedy ta osoba na wózku na przykład pokazuje, jak wykonywać określone czynności, czy też nadzoruje pracę w pokojach, sprawdza, kontroluje czystość. Te osoby widzą, kiedy mamy grupy, które są cały czas, mamy bardzo dużo rezerwacji. Komunie mamy zarezerwowane już nawet na 2023 rok, więc jest to bardzo, bardzo dużo do przodu. I kiedy jest ta praca, wyjeżdża, jedna grupa wyjeżdża w piątek, po południu przyjeżdża następna i nasi niepełnosprawni pracownicy wraz z instruktorami muszą się bardzo mocno spiąć i wykonywać tą pracę, żeby zmienić pościel, posprzątać, wszystko ogarnąć i wtedy oni najlepiej się tu czują, kiedy tej pracy jest bardzo dużo, kiedy mogą realizować swoje cele zawodowe. Co więcej, ich rodziny, ich opiekunowie podkreślają nam, że te dni, kiedy oni są bardzo zapracowani, są dla nich dużo lepsze, korzystniejsze. Oni wracają do domu bardzo często, dużo szybciej zasypiają niż normalnie, niż to było kiedyś. Więc tutaj ta poprawa funkcjonowania w życiu codziennym dzięki pracy jest dla nich niesamowicie ważna i widzimy już po tych kilkunastu miesiącach, jaki przynosi skutek i jakie pozytywne korzyści. Dla mnie ekonomia społeczna to szansa dla osób wymagających wsparcia w normalnym, codziennym funkcjonowaniu, oczywiście w miarę normalnym. To jest szansa na to, żeby środki finansowe, które możemy przeznaczyć na dobro tych osób, we właściwy sposób zostały wykorzystane. Centrum Natura Caritas na pewno wyróżnia nasze podejście. Pracując z osobami niepełnosprawnymi, mamy codziennie uśmiech, ponieważ jest to praca bardzo satysfakcjonująca. Każda grupa, która do nas przyjeżdża, widzi pracę z osobami niepełnosprawnymi i z jednej strony, kiedy przyjeżdżają inni niepełnosprawni, zazdroszczą wręcz naszym pracownikom, że oni tu pracują w takim miejscu. Z drugiej strony widzą, że można pracować mimo tych schorzeń i niedogodności, czy być pełnoprawnym pracownikiem, poruszając się na wózku inwalidzkim. Każda grupa, która tutaj przyjeżdża, widząc zadowolone osoby z niepełnosprawnością, które ich obsługują, które podają im posiłki, kelnerują, sprzątają po nich, czy chodzą z kosiarką, to są niesamowicie doceniane te miejsca pracy, ponieważ wyróżnia nas to inne podejście, nietypowo biznesowe, podejście rodzinne. To, że każdy tutaj przyjeżdża tak naprawdę z uśmiechem na twarzy i z radością. My również pracujemy w weekendy, ponieważ jako obiekt hotelarski i ośrodek wypoczynkowy mamy bardzo często grupy w soboty i w niedzielę. I nasi niepełnosprawni pracownicy również przyjeżdżają w soboty i niedzielę i nie mamy z tym żadnych problemów. Dlatego jesteśmy na pewno jednostką bardzo charakterystyczną i pobyt tutaj jest doceniany. Często mamy pozostawiane kartki i w pokojach, i na naszych drzwiach, na przykład na biurze, podziękowanie i z napisem jeszcze tu wrócimy. I to już się sprawdziło. Coraz więcej grup z osobami niepełnosprawnymi do nas przyjeżdża. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, warsztaty terapii zajęciowej. Czyli wychodzimy naprzeciw też tym grupom, tym osobom, które również mają niepełnosprawność, a nie pracują, chociaż też mieliśmy już też wizyty z innych zakładów aktywności zawodowej. Więc gorąco zapraszamy do nas, bo jest to specyficzne miejsce pracy, które na pewno będzie przeżyciem niezapomnianym, jeżeli tutaj będziecie nas odwiedzać.